Powiem wam, że się chłodno zrobiło. Odwiedził mnie człowiek. Nie, przyjechał bus. Taki zielony, myślałem, że to jakaś strażnicy leśni albo coś takiego, wiecie, bo to jest pole biwakowe nadleśnictwa jakiegoś tam kosztem. Nadleśnictwa myśliwosz, o tu jest napisane. No ale nie, przyjechał facet z dwoma dzieciakami i z dwoma psami. No chciałbym zrobić dla was potrawę, ale na razie nie jestem głodny, więc no spokojnie, przyjdzie wieczór, to sobie zrobimy pyszną kolację. Łażę sobie, delektuję się naturą. Przeszkadza mi tylko jedna rzecz, wiecie? Nie wiem, czy słyszycie. Taki pomruk jest miasta, znaczy miasta. Tam jest myślibusz po drugiej stronie. I tam jest jakaś pewnie główna droga i cały czas taki szum słychać, kurczę, no brakuje takiej ciszy, wiecie, jak aż kuje w uszy, ja lubię takie coś. Popatrzyłem, gdzie sobie jutro pojeżdżę rowerem, przemieszczę się właśnie do Myśliborza, na drugą stronę. Tam jest fajny taki pomost, można na wyspa, znaczy wyspa jest, gdzie jest połączona pomostem, można tam przejść, więc pójdę, zobaczymy, jak tam wygląda. No i też zostawię tam furę i sobie rowerem pojeżdżę też dookoła. To będzie taka jedna z moich wycieczek. A potem przemieścimy się w jakieś inne miejsce. No ale to pewnie już w następnym odcinku będzie. Zobaczymy. Miałem nie mówić o hejterach, ale no muszę wspomnieć jeszcze parę rzeczy. No spokojnie. Nie denerwuję się, tylko wspomnę, jacy ludzie są po prostu. Kurde, nie wiem, ludzi to strasznie boli. Ostatnio zamieściłem, że sprzedaję Renatę, już na nią patrzeć nie mogę. No muszę cię mnie też zrozumieć. I ci hejterzy, i wszyscy inni tak samo, że może i Renault jest fajne. Ktoś mi tam napisał, że od 25 lat jeździ Laguną chyba. Okej, spoko. Mam kolegę, znaczy mam sąsiada z boku, który jeździ w Poczcie Polskiej. Oni tam jeżdżą tymi Peugeotami i chyba Citroenami. Też francuskie rzeczy, też francuskie machiny. I też sobie chwalą, ale generalnie no... Ja miałem też Renault Twingo. Też sobie chwaliłem. No ale przyszła pora na trafika. Samochodem tym przejechałem 5000 km w rok. Mało. Także widzicie, małe przebiegi są możliwe, jak kupi taki Marcel samochód. Tak jak na przykład tego, bo ja nie jeżdżę, gdzie tam wiecie, gdzieś w Portugalii, gdzieś tam do Chorwacji nie jeżdżę, bo żeby uprawiać van life, nie trzeba wyjeżdżać za granicę zaraz. Tak się utarło, nie? Że o, kampera sobie kupi, kampervana sobie zrobi i jedzie gdzieś tam do ciepłych krajów. Nie, Polska jest wspaniałym krajem, naprawdę. Ja na razie jeżdżę po zachodniopomorskim, trochę tam wyjeżdżam poza swój region, też w Lubuskie na przykład wjeżdżam. Morskie też jest piękna rzecz. Można jeździć, ale dobra, wróćmy do tego tematu. 5000 km przejechałem trafikiem, słuchajcie, przez 2 lata włożyłem w niego ponad 10 tysięcy złotych chyba w naprawach. Różnego rodzaju w naprawach. Co chwilę mi się pierdzielił. Prawdopodobnie to było zaniedbanie, a nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno zaniedbanie poprzednich właścicieli, gdzie wszystko było spierdzielone. Ale pomijając tę awarię, no nie da się ukryć, że do Francuzów są strasznie drogie części. Naprawdę, są strasznie drogie części. I nie mówcie, że nie, bo do Volkswagenów czy grupy niemieckich samochodów są tańsze, dużo, dużo tańsze. Ten oto tutaj, zabytek, dziadziuś, 27 lat ma, słuchajcie. A części do niego są tanie. Oczywiście mówię takie części, które są nadal produkowane, bo samochód jest stary, więc, ale części są produkowane. No sprawdźcie sobie ceny, porównajcie sobie do francuskich, na przykład do Trafika. Do Trafika to są kurde kosmiczne, słuchajcie. No i nie da się ukryć. Może komuś podobają się Trafiki lub jego bracia Primaster i Opel Vivaro. Ale nie ukrywajmy, no to jest plastik. W środku jest totalny plastik, badziew. Niby nowsze, a gorsze. Jest moje takie zdanie. I śmieją się ludzie, że gówno, zobaczymy, jak to gówno T4 będzie się psuło. No mówi człowiek, który nigdy nie miał też czwórki. Nie wie, z czym to się je. Mówi się, że trafik taki fajny, w ocynku, nie rdzewieje. Kurde, szkoda, że oddałem swojego trafika, słuchajcie, do komisu już, bo miałem ochotę zrobić. Obszedłbym tak dookoła i pokazał wam szczegółowo, jak ten ocynk się ma. Miałem samochód z 2006 roku. To jest ile? 14, 15, 17 lat, tak? To jest 17-letni samochód. Nie było na kola, gdzie nie było wykwitów, kwiatuszków, takich wiecie, rdzy. Na masce, progi, tu gdzie indziej już wychodziły. Także jak
trafik będzie miał 27 lat, tak jak ta maszyna, będzie równie zardzewiały, mimo tego ocynku tak zwanego. Śmieją się, tylko czekać, aż ruda będzie tu wychodzić. No i będzie wychodzić, ma prawo, 27 lat, choć kupiłem samochód po kompletnej blacharce. Są miejsca, gdzie należy dokonać już poprawek, tak? To było 4 lata temu, był lakierowany. Ale jak się chce mieć taki samochód, to się będzie dbało. Będzie wychodzić rdza, to będę ją likwidował. Proste. Wolę samochód, który rdzewieje, którego można zadbać, niż samochód, który nie chce jechać. No, także wiemy, zaraz będę mówić, a poczekaj, nie zacznie się tutaj psuć. No to będę robił, no. Ale zobaczycie, że ten samochód będzie mniej awaryjny, ponieważ jego konstrukcja jest dużo prostsza niż wyżej wspomnianego trafika. Także no, nie mówiłbym tego, gdybym nie wiedział, o czym mówię. Nie każdy wie, ale ja już miałem tę czwórkę. Miałem oryginalnego Multivana, tylko że krótkiego. Rocznik 9.4, czyli totalny przedliw, już takiej kierownicy jak tutaj. Tu jest nowsza kierownica, manetki, kierunkowskazów czy wycieraczek były też inne. No generalnie to był przedlift. Słuchajcie, przez 10 lat ja w tym samochodzie wymieniałem wahacza, ja nawet sworznia wahacza żadnego nigdy nie wymieniałem. Wymieniałem chyba raz końcówkę drążka kierowniczego. Półosie, końcówki półosi tak samo, no bo to są rzeczy, które się zużywają po prostu. Już nie mówię o klockach czy olejach, bo to jest naturalne, ale żeby jakakolwiek awaria wystąpiła przez 10 lat, nigdy. Nigdy nie wystąpiło, nigdy nie nastąpiło takie coś, że auto gdzieś w trasie stanęło i nie chciało odpalić. O nie, przepraszam. Skłamałem. Raz, tuż przed końcem, jak już sprzedawałem, na skrzyżowaniu biegałka zaczęła mi latać. No to łącznik, który, słuchajcie, jest pod spodem, bardzo łatwo dostępny. Nie trzeba nic robić, nawet nie trzeba go podnosić. Wystarczy się położyć pod samochód i dokonać stosownej wymiany za grosze. Kulka po prostu. Znaczy tam jest taki kowadełko i one pękło po prostu. Miało prawo ze starości, to też był 94 rok. Ja go sprzedałem ze 3 lata temu, no to też miał kupę lat. I tam był oryginalny łącznik. No to pęk. Mówię, wymiana, 3 sekundy i po sprawie. A trafik? Dajcie spokój. Jak ktoś nie wie, to niech sobie prześledzi kanał od początku, moje filmy, to zobaczycie, jakie miałem przeboje. Dajcie spokój, szkoda gadać. Także ja nie chcę, nie obrażam się. Może w pierwszych filmach mówiłem, że się obraziłem na francuskie samochody. Niech gówno Renault, a jeszcze byłem w Aso Renault. Możecie moją historię przedstawiałem w jednym z filmów, to sobie cofnijcie. Jak byłem w Aso, jak mnie Aso Renault potraktowało. Także, no, mam prawo obrazić się na Renault. Naprawdę, mam prawo i do tej pory mnie trzyma. Nie mówię teraz. W pierwszej wersji mówiłem w złości, że nie kupię może Renault. Nigdy nie mów nigdy. To jest moja zasada, więc na chwilę obecną nie chcę. Chcę iść w grupę WAG, chcę być wagowcem, bo to mi bardziej pasuje. A jak komuś to nie pasuje, to niech po prostu głupio, niech nie komentuje. No, niech po prostu też nie postara się zrozumieć, a nie od razu szydzić. Bo ja wam mówię takie coś, że kto będzie w komentarzach szydził, wyśmiewał się albo prowokował mnie, to tego komentarza nikt nie zobaczy, no po prostu to będzie usunięte. Bo ja sobie po prostu nie chcę. Ja chcę po prostu na swoim kanale zrzeszać ludzi, którzy czują to, co ja, którzy mnie popierają, wspierają. Na cholerę mi hejterzy, naprawdę. No. Także ogarnijcie się, bo naprawdę, tutaj nie ma miejsca dla hejterów. I nigdy nie będzie. Czy tu, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Niektórych poblokowałem, to próbowali jeszcze pisać do mnie jakieś durnoty na Messengerze, słuchajcie, no to jest w ogóle kosmos totalny. Po co pisać? No przecież ja nawet tego nie czytam. Jak widzę, że ktoś jest zablokowany albo ktoś jakimś wulgarnym słowem pierdykie, to ja nawet nie czytam do końca. Puch, ban i koniec. No więc to naprawdę nie ma sensu. Także no, tyle chciałem w temacie powiedzieć. A teraz zapomnijmy o wszystkim i delektujmy się tą piękną naturą. Słyszycie, jak ptaszki pięknie świergolą? To jest to właśnie, co lubię. Słyszycie? Nie widzicie mnie? Nie widzicie. No znowu pada. Kurde. Znowu zaczęło padać. Mogłoby w nocy, chociaż w nocy też ma padać, a Marcel lubi, jak w nocy pada.
nie wiem, ja jestem jakiś nienormalny, ale ja uwielbiam na przykład ten stukot o dach. Niektórym to przeszkadza w spaniu. Mnie też przeszkadza, bo się budzę, ale ja się delektuję tym odgłosem pukającego deszczu o dach. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. No nic. Nadal nie jestem głodny, słuchajcie, no nie będę pić, jak nie jestem głodny. To będzie taka kolacja, słuchajcie. To będzie danie kolacyjne. O, nie obiad, tylko kolacja. I tyle. No nic, co tu robić? No nie będę na deszczu stał przecież, no. Ach, masakra. Chyba sobie obejrzę jakiś film. Dobry pomysł, Marcin. Dobry pomysł. Ciekawe, czy Webasto odpala. Chodźcie, włączymy zasilanie Webasto. Bo muszę załączyć. Jak wiecie, mam tutaj załączenie zasilenia Webasto. O, ten oto przycisk. Cyk. Już mam zasilenie. A po co wyłączam? Włączam dlatego, że wiecie, no to jest chińskie Webasto, chociaż nigdy mi się nie popsuło w trafiku. Używałem ponad 2 lata i nic takiego się nie działo. Złego. O, widzicie, załączyło się. Widać? Widzicie, załączyło się. Nic złego się nie działo. Poczekaj, włączymy temperaturkę. Jest 15 stopni. Widzicie? 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 O, teraz widać. 15 stopni jest w tej chwili. Nigdy nic się nie działo, ale były przypadki, gdzie czytałem, że podczas wyłączania Webasto ona się przechładza, tak? Czyli załącza się świeca, żeby wypalić resztki paliwa, które znajdują się tam w komorze spalania. Włącza się wentylator, żeby przedmuchać i wydmuchać to wszystko i schłodzić przede wszystkim samo urządzenie. No i w tym momencie u niektórych, rzadko, bo rzadko, ale zdarzało się, że nie wyłączał się ten wentylator. No wiecie, przez całą noc jak to chodzi, 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 potrafiło wyciągnąć baterię, akumulator, znaczy się. No i żeby w celu zapobieżenia takiego czegoś, jak nie używam, po prostu mam przycisk, który wyłącza napięcie, odcina całkowicie napięcie zasilające Webasto. Co prawda ginie mi tutaj ustawienie godziny, ale na tym mi akurat nie zależy, mam przecież zegarek, więc po co mi tam godzina na tym. Wszelkie inne ustawienia oczywiście się nie kasują, zostają. Jak tam sobie skonfigurujecie coś tam w ustawieniach, to nie ma problemu. One nie wracają do fabrycznych ustawień, po prostu jest tak, jak jest, mimo wyłączenia napięcia. Także no, dlatego tak robię. O, 16 stopni. Jak zacznę tutaj pichcić, to wskoczę ponad 20 na bank. No dobra, to witajcie w mojej kuchni. Nie, jeszcze nie kuchni. Słuchajcie, okłamałem was, kurczę. Miały być piwa koreańskie, kurde. Miały być piwa ukraińskie. Zapomniałem, że wziąłem jednego polskiego. Jest to browar ważone przez piwowarów z pasją. Pils Pniewski. I jest to piwo zrobione przez korporację Browar Kontraktowny Piwny Dwór. Klasyczny pil, sprawdzimy takie piwerko. Zobaczymy, z czym to się je. Cyk, fuch. Polejmy, zobaczmy. Ja ostatnio zakochałem się w pilsach, właśnie wam mówiłem. Więc przetestujmy. Spokojnie, będziemy testować też różne inne piwerka i portery też. Ktoś ich nie za bardzo lubię, ale będziemy. Proszę bardzo, zobaczcie, jaka pianka. Piwo jaśniutkie. Pachnie jak piwo, no. Tutaj żadnego nie ma, wiecie, wyróżniającego się czegokolwiek. Próbujemy. Dobre piwerko. Goryczka taka umiarkowana. To jest takie piwo właśnie do wszystkiego. Do meczyku. Z kumplami można obejrzeć. Chciałem powiedzieć do piwerka. Piwerko do piwerka, no nie. Do obiadu. Czy, no, czy zwyczajnego czy zwyczajnej posiadówki przed telewizorem wieczornym. Niektórzy potrafią tak robić. No ja też czasami się zdarzy, nie? Ale rzadko. Bo ja telewizji nie oglądam, tylko filmy oglądam na Disney albo Netflixie. Dobre piwko. Dzisiaj będą tanie piwa, dzisiaj nie będą drogie piwa. Marcin, biedny jesteś. Nie, to nie o to chodzi. Chcę testować różne piwa. Różne, żeby w każdym moim odcinku, chociaż nie każdy lubi to oglądać, ale ja lubię piwo. Nie piję oczywiście codziennie, ale no ja lubię. Jeżeli jak już mam pić alkohol, to piję tylko piwo, wódki. Nienawidzę, chronić się nienawidzę. Napiję się też dobrego wina, ale tylko wytrawnego. Popróbuję też likierów, ale to w małych ilościach. Bardzo lubię na przykład bociana, słony karmel. Pyszny jest, lepszy niż adwokat, jak dla mnie. Lubię piwa i w każdym odcinku postaram się 2 piwka przetestować.
zawsze będą inne. Zawsze inne, nie powtórzy się nigdy to samo. Wasze zdrowie, kochani. I do później, więc może w końcu zgłodnieję i zrobię wam tą pyszne koreańskie danie. Dzień dobry, witam w mojej kuchni, słuchajcie. Zaczynamy robić kurczaka po koreańsku. Będziemy potrzebować oczywiście piersi z kurczaka, sól. Tutaj mamy słodki, pikantny sos chili. O, coś takiego, zobaczcie. To będzie potrzebne. To można kupić na przykład w Biedronce. 6Z kosztuje firmy Tao, bardzo dobre. Można to też zrobić samemu. Cukier, ocet, ketchup. No, to jest temat na inny odcinek, ale polecam wam kupić coś takiego gotowego. Potrzebujemy dwóch rodzajów mąk. Mąka pszenna i skrobia ziemniaczana, czyli mąka ziemniaczana, inaczej pół na pół. Najlepiej to tak o, wybełtać. Olej. No ja jako dodatek stosuję ryż. Ryż do sushi. Ja akurat taki lubię. Można to jeść też samemu. Samo, nie trzeba nic robić. Potrzebujemy też mleko. No i wodę. I to wszystko. Proste składniki, proste gotowanie. Na sam wpierw, słuchajcie, zajmiemy się kurczakiem. I robimy to w następujący oto sposób. O Jezu, bałagan tu mam. Mało miejsca. Jak słyszycie, cały czas pada. Wyciągnijmy sobie piersiochy. Najlepsze do tego, słuchajcie, nie jest pierś, tylko jest z udek kurczaka. Tak powinno być w oryginale. Ale ja powiem, zrobię po prostu z piersi kurczaka, bo ja po prostu lubię pierś kurczaka. Kroimy, słuchajcie, takie o, pokaźne o, cząstki kurczaka. Coś takiego, takiej wielkości. Wrzućmy to sobie do miseczki. Wykorzystam jedną pierś, bo to jest dla jednej osoby, więc wystarczy, jak skroimy jedną pierś. Kurde, komar tu lata. No, dajcie spokój. Słuchajcie, mlekiem zalewamy tą oto pierś. O, tak, żeby tylko przykryć. Nie za dużo. Coś takiego, widzicie? I odstawiamy. Niech to się nam ładnie namacza. W tym czasie zajmiemy się ryżem. Ryż oczywiście ugotujemy. Mam tutaj, jak już mówiłem, ryż do sushi. Ja go najbardziej lubię. Przepraszam za telefon, ale ciągle mi tam na Facebooku przychodzą powiadomienia. Wsypię sobie do garczka. No, myślę, że tyle wystarczy. Tak, tyle wystarczy. Połowa wystarczy, bo on spęcznieje jeszcze. I teraz muszę go wypłukać. Wiadomo, ryż zawsze trzeba wypłukać. Kurde, gazowaną tą wadą, nie wiem, czy co? Ryż płuczemy tak, aż minie zmętnienie, żeby wypłukać to całe białe gówno, co tam jest. Takie coś białe to musimy wypłukać, aż będzie krystalicznie czysta woda. Dobra, myślę, że wystarczy. I teraz zalewam ryż. 1,5 objętości ryżu. Ja jeszcze posolę ryż, bo ja lubię solony, niektórzy nie solą. Tak. Co jest? Delikatnie posolę. Trochę za dużo. O, i gotujemy. A że przykrywki nie mam, wykorzystam po prostu tą oto tackę. I niech się grzeje. Czekamy teraz 10-15 minut i działamy dalej. Dokładnie 13 minut się gotował. Wyłączam. Cała woda nam odparowała, widzicie. Teraz zostawiamy to jeszcze, aj, gorące, na 10 minut. Gdzie to postawić, żeby się nie stopiło? Teraz słuchajcie, mamy tutaj nasz kurczak, który się 13 minut moczył w tym mleku, żeby on skruszał bardzo. I teraz słuchajcie, no, akurat czas minął. I teraz tak, mamy tu mąkę, jak powtarzam, ziemniaczaną i mąkę pszenną w ilości 1,5 na 1,5. I teraz niektórzy dodają tutaj sól, żeby panierka była słona. Ja należę do tego obozu, właśnie dodaję do panierki. Troszeczkę soli, wedle uznania, jak lubicie mocniej, to możecie mocniej posolić, jak mniej, to mniej. I teraz tak, do tego mleka, wymieszane te dwie mąki z solą, dodajemy, tak żeby zrobiło nam się takie ciasto, takie o,
Zaraz wam pokażę jakie. To musi się wszystko ładnie połączyć. Musi być takie ciągnące się. O, ale żeś obsypał Marcin mąką wszystko. Posprząta się. Nie podaję wam ilości, jakie tam, to sami dojdziecie o co chodzi. Na gęsto. Ma pokryć cały, każdy kawałek naszego kurczaka, kurczoka. I teraz tak, tutaj przygotowujemy sobie patelenkę. To nie jest zdrowe danie, od razu mówię. Wlewamy dosyć sporo oleju. O. Generalnie powinno to się robić na głębokim oleju, najlepiej we frytkownicy, ale ta frytkownica wtedy się zapierdzieli masakrycznie. Podgrzewamy. Teraz każdą mi pojedynczą sztukę, wywalamy tą resztkę tej mąki, co tam mieliście, powinniśmy obtoczyć, o, tak w cieście, nie? Zaraz wam nie widzicie, kurczę, ale zaraz wam pokażę. No, obtaczamy każdą sztukę, o tak, tej oto mące. Trochę brudna robota, ale to nic. Olej musi być dobrze rozgrzany. Tutaj wszystko poukładam, o. Sprawdźmy, czy już. Smażymy, słuchajcie. Wkładamy. Obsmażamy. Chyba jednak otworzę, bo się gorąco zrobiło. I smażymy to na złoto. Smażymy dwa razy. Raz smażymy na rumiany kolor, wyrzucamy do ostygnięcia i potem ponownie smażymy. Po co to się robi? Robi się to po to, żeby skórka była bardziej chrupiąca tej panierki. No taka jest technologia. Tak robią to Koreańczycy, ja też to tak robię i faktycznie to działa. Dokładnie się smaża. Tak wstępnie możemy wziąć pierwszą partię, wyciągnąć. O. Jedną partię odstawiamy na boczek, tak z boczku, i smażymy drugą. Ta niech sobie odtaja w tej chwili i smażymy drugą porcję. Patrzcie, jak pięknie rumienią nam się te wspaniałe kawałeczki kurczaka. Już pachnie, słuchajcie, tak by rewelacyjnie pachnie, ale będzie jeszcze lepiej. I teraz, gdy wyciągnęliśmy drugą porcję, słuchajcie, po tej stronie nawet lepiej się przypiekły, zobaczcie. Pierwszą wrzucamy ponownie. Smażymy to, słuchajcie, na dość ostrym ogniu, żeby to właśnie ładnie przerumienić. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Już samo to jest pyszne. Ale odstawiamy to. I teraz pozbywamy się tego oleju stąd i czyszczę patelnię i widzimy się za chwilę. Wylewamy ten oto sosilek na patelnię zimną. Całą tą fiolkę na tą jedną pierś. O, podgrzewamy to. Poczekamy, aż trochę będzie pyrczyć. To musi być ciepłe, koniecznie. Dzisiaj już nam zaczyna się gotować i wciepiamy całego kurczaka, którego żeśmy przed chwileczką zrobili. I słuchajcie, to wszystko obtaczamy najdokładniej, jak wam się uda, w tym oto ciepłym sosiwie. Możecie wierzyć lub nie, ale to jest po prostu poezja, poezja, poezja. Bierzemy sobie ryż. Zrobił się dobry. I teraz do tego patrzcie. O. Ja jestem Europejczyk, to ja jeszcze lubię sobie troszeczkę korniszonków takich położyć. O. I voilà. Kurczak po koreańsku a la Marcin. Słuchajcie, no, to jest po prostu przegenialne, bardzo pyszne. Niezdrowe jak cholera danie, ale spróbujcie chociaż raz. Raz można. Słuchajcie, ten kurczaczek chrupiący. Patrzcie. Słyszycie, jak chrupie?
po co płacić w chińskich restauracjach, można sobie samemu zrobić. Rewelacja. Polecam. Naprawdę polecam, zróbcie sobie. Nie jest zbyt skomplikowane danie, tylko mówię, nie w busie, bo strasznie pryska. Lepiej róbcie to na zewnątrz. Pojedzone. Pojedzone, słuchajcie. No, wszystkiego nie zjadłem, ale to danie ma to do siebie, że można je jeść na zimno. Oczywiście nie smakuje tak jak na ciepło, jest dużo lepszy, ale na zimno też jest idealna przekąska. Na przykład do piwerka, które właśnie będziemy teraz testować. Słuchajcie, to już jest ukraińskie piwerko. Piwo jasne, pasteryzowane, 4,2 alkoholu. Coś takiego. O! Marcin, kup sobie otwierać w końcu. No będę musiał. Otworzymy. Piwerko jest bardzo jasne, słuchajcie. Bardzo, bardzo, bardzo jasne. Jak takie siuśki. Ale kolor nie świadczy o złym smaku. Wręcz przeciwnie. Ile tu mamy w ogóle tego? To chyba jest mniej. No, 450 ml. Mała zawartość alkoholu. Ale zadziwiająco ładnie pachnie, słuchajcie. Naprawdę. O mój Boże. Wiecie, jak to smakuje? Smakuje to jak bezalkoholowe piwo. Właśnie, może ma bezalkoholowe. Nie, no, pisze 4,5 ma. Przepraszam, 4,2 alkoholu. Ale jest tak aksamitnie gładkie. Kurde, bardzo dobre piwo. No, goryczka prawie w ogóle niewyczuwalna. Miękkie, goryczka słabo wyczuwalna. Jeżeli ktoś nie lubi gorzkich piw, no to polecam. Bardzo fajne, lekkie piwo. Takie letnie, w gorący, upalny dzień, pod parasolem usiąść, jak znalazł. Polecam. No i te piwa ukraińskie nie są wcale takie drogie. Nie pamiętam w tej chwili, nie chcę wam skłamać, więc nie powiem ceny. Ale naprawdę w porównaniu do tych, co testowałem, to są tanie piwa. Polecam. Naprawdę polecam. Oglądam film, słuchajcie, na raty, a oglądam sobie Muchę. Kojarzycie taki film Mucha? Facet się w Muchę zmienia, bo się tam teleportował z Muchą razem i no się tam pokiełbasiło coś. Także widzimy się później, a mamy godzinę już, słuchajcie, 22. Także to była późna kolacja. Wracam do oglądania. Dobra, słuchajcie, wiem, widzicie? 14 stopni, czekajcie, wyłączę film, bo mnie YouTube zarąbie. Dobra, włączamy weba z tą. Okej. Na absolutne minimum. Nie ma co, zimno się robi. Jest godzina 22.30, jeszcze sobie włączyłem Predatora teraz. A jak? Słuchajcie, chyba widzimy się już jutro rano. No bo co ten po nocy nagrywać, nie ma co. Idę spać. Sayonara di, bambino. Do jutra.